Zachęcony do tego, żeby jednak zacząć, ale zacząć jakimś takim bonusem, czyli może jakimś takim opowiadaniem, może jakąś anegdotą, która trochę nam tutaj umili oczekiwanie na tych, którzy być może jeszcze zechcą przyjść. No cóż, wolny człowiek w wolnym kraju. Więc może najpierw zdradzę taki sekret nasz kaznodziejski. Zawsze było pytanie, jak długo ma trwać kazanie, prawda? No więc są różne szkoły na ten temat. Ja na przykład skończyłem taką szkołę, która mówiła tak. Jeżeli ludzie w czasie kazania rozmawiają, krząkają, można mówić dalej. Jeżeli sprawdzają zegarki, to także jeszcze można mówić dalej, ale jak przykładają zegarek do ucha, czy chodzi, to należy już skończyć. To była jedna wersja, nie? Druga wersja, taka nowocześniejsza, mówi tak, że ma być fantastyczny początek, zaskakujący koniec i jak najbliżej jedno drugiego. No a ja sobie tak myślę, że jest jeszcze trzecia wersja, mianowicie wyczerpać temat, a nie wyczerpać słuchaczy. I to jest dobra definicja, z tym, że nie da się jej zrealizować, dlatego że tak, słuchacze mogą być wyjątkowo oporni czy odporni, natomiast jeżeli chodzi o wyczerpanie tematu, to jednak jest to prawie niemożliwe, bo zawsze jest jakaś wersja ulepszona, zawsze mogą pojawić się nowe wyniki badań, może być inne spojrzenie jakieś, mogą być pytania uczestników, czyli krótko mówiąc, dobrze, że pewne tematy wracają, na przykład jeżeli idzie o homilie czy konferencje rekolekcyjne. Ciekawa rzecz, że gdyby się dało właśnie do wyboru, tak jak wy mieliście tutaj do wyboru właśnie tematy, to bywa, że za każdym razem zostaną te same podane. To znaczy na przykład sakrament pokuty. Zawsze ludzi intryguje, i zawsze jest zapotrzebowanie na to, żeby o tej tajemnicy sakramentu pokuty mówić. I to jest najlepszy dowód na to, że jak człowiek jest uczciwy, to nigdy nie powie, wiem wszystko, umiem wszystko, wszystko mi wychodzi. I właśnie dlatego to jest takie ciekawe. Czasem szukamy innej książki, innego kaznodziei, innego konferencjonisty, nie po to, żeby wymyślił coś nowego, bo innej Ewangelii nie ma. Ale po to, żeby może w inny sposób postawił pewne akcenty. I drodzy, kiedy mówiłem dzisiaj o rachunku sumienia, właśnie tam w tej drewutni, jak to nazwałem, to miejsce, to właśnie pokazywałem, że warto korzystać z różnych wzorów, właśnie dlatego, że one mogą poruszać różne rejony naszego życia. Oczywiście, kiedy mówimy też o tematach, jakie mogą ludzi zainteresować, to przyznajmy szczerze, są tematy, od których chętnie byśmy uciekli. Chętnie byśmy sobie dali z nimi spokój i pomyśleli sobie, posłuchamy Cię innym razem. Bo może być właśnie tak, że ten temat za wiele nas kosztuje, za bardzo by nam jednak drapał sumienie, i zwłaszcza gdybyśmy musieli przyznać, że ten prelegent ma rację, no to tym trudniej byłoby się zgodzić właśnie na to, że będziemy go słuchali, a tym bardziej gdybyśmy mieli z tego wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski. I właśnie taki temat jest zaproponowany w tej chwili na to nasze spotkanie. Mamy mówić o bardzo poważnej kwestii, choroby, starości, umierania i śmierci. Proszę zauważyć, że kiedy składamy sobie życzenia, to przecież nigdy nikt tego tematu nie dotyka. Owszem, my na przykład bardzo chętnie zaśpiewamy komuś 100 lat, to jest wręcz nasz hymn narodowy, ale jak się potem okazuje, gdy tę setkę ktoś osiągnie, tak jak się to zdarzyło naszej mamie, jak już wiecie, to okazuje się, że zadanie jest niesamowicie trudne zarówno dla tej jubilatki, jak i dla tych, którzy powinni jej teraz służyć. I właśnie dlatego mamy problem. To wobec tego, co zrobić? Czy żyć tak długo?
Dalej proszę zobaczyć, jak świat nie radzi sobie z przewlekłymi chorobami czy nieuleczalnymi chorobami. Z jednej strony mamy dziś możliwość podgnądnięcia dziecka nienarodzonego i jak nam nie pasuje, jak się okaże, że będą problemy, że ma się urodzić z jakąś poważną wadą, to lepiej je po prostu zlikwidować. Terminacja ciąży. Znamy ten straszny termin i wiemy, co się za nim kryje. Dalej zobaczmy, co się dzieje na zachodzie Europy, kiedy wymyślono eutanazję i to taką, o jakiej się uczonym nie śniło. Na życzenie nawet dziecka, któremu zbrzydło życie, które przeżywa jakiś kryzys. Można się tylko zastanawiać, co to jest za metoda leczenia przez uśmiercanie tych, z którymi byłyby problemy. I teraz, kiedy przejdę do tego tematu, to chcę wam uświadomić, że ten temat, czyli choroba, umieranie, starość, śmierć, dotyczy każdego z nas, bo po pierwsze, chyba nikogo z nas jakaś choroba nie ominęła, choćby przysłowiowa grypa, może jakieś zapalenie, może jakaś nagła historia wymagająca interwencji chirurga. W każdym razie mamy doświadczenie pewnego dyskomfortu związanego właśnie z utratą zdrowia. Po drugie, chyba nie ma nikogo tu pośród nas, kto by nie znał jakiegoś chorego. W waszym otoczeniu, czy rodziny, czy przyjaciół, czy sąsiadów, czy w parafii, ciągle będziemy mieli do czynienia z ludźmi chorymi, umierającymi, starzejącymi się i oczywiście zmarłymi. I wreszcie, ten temat jest aktualny dlatego, że każdego z nas dni na tej ziemi są policzone. My tylko po prostu nie znamy daty. Tylko tego nie wiemy. To, że umrzemy, wie każdy i jak się okazuje, normalnie rzecz biorąc, uciekamy od tego tematu. Wobec tego mamy taką sytuację, że zdrowie traktujemy jako bożka. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się popsujesz. Wcześniej jakoś tego nie czujemy. Dlaczego? Bo wydaje nam się naturalne, że człowiek chodzi, że oddycha, że ma apetyt, że śpi. I to wygląda na to, że w tym momencie dopiero kiedy czegoś zabraknie, uświadamiamy sobie, że to nie jest tak, że wszyscy mają to zdrowie jakby w pakiecie i mogą nie patrzeć na tych, którym tego pakietu, że tak powiem, zabrakło. Zatem oczywiście ciąży na nas troska o własne zdrowie. Dobrze pojęta miłość własna każe nam zajmować się sobą choćby po to, żeby nie skrócić swego życia, nie ograniczyć swoich możliwości i co jeszcze, nie być ciężarem dla innych. A zatem sprawa zdrowia to nie jest sprawa nasza prywatna. Jeżeli komuś zwrócimy uwagę, że pali, że pije, że ryzykownie się zachowuje, że stosuje nieodpowiednią dietę, to ten ktoś żadną miarą nie może powiedzieć, że to jest jego sprawa. Przysłowiowe odmrożę sobie na złość mamie, odmrożę sobie uszy. Jest nieuczciwe, dlatego że ostatecznie to ta mama potem będzie miała z tym synkiem kłopot, który był uparty, zawzięty i po prostu tej czapki przysłowiowej nie nakładał na uszy. Poza tym zauważmy, choćby teraz przy koronawirusie, że ostatecznie za tę pandemię płacimy wszyscy. Jeżeli ktoś się lekkomyślnie sam na to narazi albo narazi innych, to znowu okazuje się, że płacą za to wszyscy ludzie. Nawet do więzienia ktoś pójdzie, to i tak musimy potem opłacić jego pobyt w tym zakładzie opiekuńczym. Czyli to nie jest nasza prywatna sprawa. Stoi na straży tej ochrony zdrowia przykazanie piąte, nie zabijaj, ale także drugie przykazanie miłości, które mówi, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
A zatem widzimy, że nie jest to nasza prywatna sprawa i dlatego, jeżeli na przykład ktoś nie chodzi na badania kontrolne, ktoś lekceważy zapisane mu kuracje, nie zażywa leków, powiedzmy na te przewlekłe choroby, to proszę Państwa, musi się z tego spowiadać, ale co więcej, musi się nareszcie z tego nawrócić. Dlatego, że jednak obciąża innych i do tego już nie mamy prawa. Nasza wolność kończy się w tym momencie, w którym zaczyna się wolność drugiego człowieka. Powiedziałem też o zachowaniach ryzykownych, jakich się podejmujemy. Proszę popatrzeć chociażby na osoby kierujące samochodami, łamiące przepisy o ruchu drogowym. To nie jest ich prywatna sprawa. To nie jest kwestia, czy zostaną złapani, czy zapłacą mandat, czy im zabierze się prawo jazdy. Nie. To jest kwestia miłości bliźniego swego. Więc myślę, że każdy siedzący tutaj tato czy mama ma świadomość, że jego odpowiedzialne zachowanie za kierownicą jest znakiem miłości do swoich najbliższych. I czytałem kiedyś o takim policjancie, który złapał nietrzeźwego... Zatrzymał nietrzeźwego kierowcę i powiedział mu, słuchaj, ja ci daruję mandat, ja ci nie odbiorę prawa jazdy, ale musisz zrobić jedno. Ja w tej chwili idę w ramach swojego dyżuru powiadomić rodzinę, że zginął im w wypadku pijany kierowca. I ty pójdziesz im jako pokutę, jako mandat, ty pójdziesz im to powiedzieć. Myślę, że właśnie ten punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I dlatego możemy o tym mówić właśnie tu i teraz, kiedy jesteście przytomni, młodzi, zdrowi, kiedy cokolwiek od was zależy. Bo ostatecznie kiedy? Kiedy ten człowiek jest chory, to już można powiedzieć, że ma same prawa. Natomiast człowiek zdrowy musi się liczyć z tym, że bierze na siebie odpowiednie obowiązki wynikające właśnie z miłości bliźniego i także z troski o siebie. Bo złota zasada, jaką Pan Jezus zostawił nam, brzmi tak. Cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. I proszę to mieć na uwadze, że te wasze dzieci bardzo dokładnie was obserwują. Jak potraktujecie waszych rodziców, czyli ich dziadków, pradziadków, tak dokładnie dostaniemy od swoich pociech. I dlatego zmierzam tutaj teraz do przyjrzenia się osobom chorym. Można powiedzieć tak, choroba przede wszystkim jest czymś złym, żeby nie było wątpliwości. Cierpienie jest czymś złym. Jest ogólnie rzecz biorąc skutkiem grzechu pierworodnego i jest niewątpliwie tajemnicą. Więc wobec tego ani ja, ani nikt inny nie może dorabiać do tego jakiejś ideologii. Natomiast cały problem polega na tym, żeby tego ósmego sakramentu, jak mówi mój przyjaciel ksiądz Romuald, nie zmarnować. Ósmy sakrament, czyli sakrament cierpienia. Sakrament, który stawia człowieka wobec właśnie tajemnicy, która będzie do zrozumienia, jeśli odniesiemy się do Pana Boga. Bo jeśli tego nie zrobimy, no to właśnie zaczniemy się zastanawiać, po co ten ktoś ma cierpieć i po co my mamy cierpieć z nim. Idziemy po prostu na łatwiznę, po linii samej tylko ekonomii, po linii jakiejś własnej wygody, po linii jakiegoś osobistego dyskomfortu, którego chcemy uniknąć. I wobec tego zastanówmy się, czego mają prawo oczekiwać nasi chorzy? Jakie mamy obowiązki wobec chorych? Po pierwsze, co jest oczywiste, przynieść im ulgę w cierpieniu. Tu oczywiście ukłon w stronę służby zdrowia, wszystkich lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, psychologów, wszystkich, którzy mogą sprawić, że przyniosą ulgę w cierpieniu, że pospieszą na ratunek. I w tej dziedzinie trzeba powiedzieć, że na świecie zrobiono bardzo wiele.
inna rzecz, że stoją za tym pieniądze, które mogą zdecydować, że komuś takiej pomocy udzielimy, a komuś nie. Wystarczy nie mieć ubezpieczenia, żeby zorientować się, jak poważna jest ta sprawa. Ale pomijając wszystko, choremu należy się opieka. Choremu należy się to, żeby się przy nim zatrzymać, żeby go zauważyć i przynieść taką pomoc, jaka mu jest potrzebna i taką, na jaką nas stać. Odniosę się w tej chwili do trzech takich tekstów biblijnych. Pierwszy tekst, pamiętamy o tych trzech, którzy schodzili z Jerozolimy do Jerycha i spotkali na drodze człowieka, którego poturbowali zbójcy. Pierwszy był kapłan, drugi lewita i pamiętamy, co zrobili. Minęli tego potrzebującego. I dopiero ten trzeci zatrzymał się, opatrzył rany, wziął tego biedaka na swoje bydle, zawiózł do gospody, dał zapłatę i powiedział: słuchaj, co nadto wydasz, ja zwrócę, gdy będę wracał. Miej nad nim opiekę. Więc to jest to, o czym w tej chwili mówimy. Wiem, że jeżeli idzie o kodeks, o ruchu drogowym, to poważnym wykroczeniem byłoby pozostawienie człowieka rannego, poszkodowanego w wypadku bez opieki. I nawet właśnie ten świecki ustawodawca przewiduje, że tyle wyobraźni i miłosierdzia musimy mieć, aby się przy takim nieszczęśniku zatrzymać i przynajmniej wezwać pomoc. Dzisiaj nie jest to trudne, bo przecież numer 112 zna każde dziecko. Telefony komórkowe, dobrze jak tylko jeden, każdy ma przy sobie, bo to już jest jak prawa ręka w tej chwili. I dlatego też ta interwencja nastąpić musi. Drugi obraz biblijny, który przychodzi mi do głowy, to ten, który opowiada, jak Pan Jezus w Kafarnaum nauczał, był w domu Szymona, i przyszło tylu ludzi, że nie mogli się mieścić w środku. A oto czterech gości przyniosło jednego paralityka na noszach i pamiętacie, spuścili go przez powałę przed Pana Jezusa. Dla mnie jest to niesamowita scena, dlatego że zastanawiam się, skąd on wyczasnął takich ludzi. Jak się to stało, że w nieszczęściu nie tylko nie zostawili go samego, ale jeszcze wiedzieli, gdzie z nim przyjść? Proszę Was, porusza mnie ta scena dlatego, że kiedyś pracując w Brochowie przez 3 lata jako wikariusz, miałem takiego ucznia, łobuza nie z tej ziemi, który w wieku 16 lat w pierwszym dniu wakacji skoczył na główkę do jakiegoś basenu i skręcił kark. Był tam z 5 czy 4 swoimi kumplami, takimi samymi zabijakami jak on. Co prawda chłopak przeżył, ale do miesiąca ta jego wytrawna piątka kumpli przepadła i do dziś nie mają z nim kontaktu. Piotrek na szczęście po buncie, po różnych historiach okazuje się, że skończył nie tylko maturę w trybie domowym, ale skończył studia, jest prawnikiem. Ale tamci go zawiedli. I dlatego ta scena tych czterech ludzi, którzy byli na tyle sprawni, na tyle sprytni, pomysłowi, że wiedzieli, jak dostać się do Jezusa, dlatego mnie tak porusza. I błogosławiony każdy z nas, kto będzie mógł na coś takiego liczyć. Ale jak powiedziałem, no to jest tylko jeden sposób. Sam musisz coś takiego umieć zrobić. I druga scena ewangeliczna też utkwiła mi w pamięci, ponieważ miałem szczęście być 2 razy w Jerozolimie, w sadawce Siloe. I pamiętamy z Ewangelii, kiedy Pan Jezus przyszedł na to miejsce, spoczywało tam bardzo wielu chorych, ponieważ w tym miejscu dokonywał się niesamowity cud. Co jakiś czas anioł zstępował z nieba, poruszał wodę, i kto pierwszy wszedł do tej sadzawki po poruszeniu wody, był uzdrowiony, na jakąkolwiek cierpiał chorobę. No więc nic dziwnego, że chętnych było bardzo wielu. I oto Pan Jezus zauważa człowieka, który 38 lat leżał na brzegu tej sadzawki i cały czas czekał na cud.
Dla mnie poruszający jest dialog, jaki Pan Jezus z nim przeprowadził. Pyta, czy chcesz być zdrowy? 38 lat gość leży sparaliżowany i Jezus go pyta, czy chcesz być zdrowy? A jego odpowiedź, pamiętacie? Panie, nie mam człowieka. Coś niesamowitego, jakby nie na temat. To był jego problem. Dlaczego on nie miał tego człowieka? Czy zraził do siebie ludzi? Czy nie umiał nawiązać z nimi kontaktu? Czy jakieś inne przeszkody były? I Pan Jezus uzdrowił go. Ale właśnie to zestawienie tych czterech, którzy umieli dojść do Jezusa, i ten jeden, który 38 lat nie miał człowieka. I właśnie dlatego kładę nam wszystkim to na serce, bo możemy się znaleźć we wszystkich takich sytuacjach. Dlatego ten pierwszy punkt, zatrzymać się przy chorym i udzielić mu takiej pomocy, jaka jest mu niezbędna. Pomocy jak najbardziej fizycznej, jak najbardziej medycznej, jak najbardziej technicznej. Drodzy, kiedy odwiedzałem chorych, a w każdej parafii zawsze było ich bardzo wielu, o czym za chwilę jeszcze powiem, to widziałem od razu w tych domach, czy tam już tylko czekają na śmierć tej babci, tego dziadka, tego staruszka, czy właśnie tam toczy się życie pomimo tej niepełnosprawności, chorób czy innych jakichś doświadczeń. I właśnie tu jest problem. Czy otoczenie zda egzamin przyjaźni, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. To pamiętamy, nawet jak ktoś z polskiego miał 3 minus, to jednak wie, że to jest prawda. I teraz popatrzcie, kiedy już tego chorego zaopatrzymy, kiedy już go nie boli, kiedy już go usunęliśmy z miejsca wypadku, na przykład z tej jezdni, żeby go coś nowego jeszcze nie przejechało, nie potrąciło, to potem trzeba zatroszczyć się o jego codzienność. O to, żeby ten człowiek nie stracił chęci do życia. Co więcej, żeby wydobyć z niego wszystkie możliwości, jakie on posiada. Tutaj przykładów możemy mieć bardzo wiele, ale zacznę od mojego Raciborza, gdzie się, jak już słyszeliście ode mnie, wychowywałem, choć urodziłem się gdzie indziej, w Mikołowie, pod Katowicami, ale tam się rodzice przeprowadzili. I w tymże Raciborzu działa stowarzyszenie osób malujących stopami i ustami. Może widzieliście ich pocztówki świąteczne, które oni malują. Coś niesamowitego. Ktoś odkrył ich talent, ktoś zobaczył, że oni coś potrafią. I co się stało? Zbudował pomost między tymi niepełnosprawnymi, jak to mówimy, a światem. A światem, którego oni nie mogli dosięgnąć sami, ale który mogli zachwycić swoim talentem. To jest właśnie to. Drugi przykład. Święta Katarzyna. Wioska niedaleko Wrocławia. Zakład opieki prowadzony przez siostry pasterki. Myśmy tam dojeżdżali jako klerycy, zaprzyjaźniłem się z wieloma osobami, bo lądowały tam kobiety, które zostały wyrzucone ze swoich domów, przejęte przez siostry Józefitki w Wierzbicach koło Wrocławia i kiedy skończyły te osoby 18 lat, a do domu nie chcieli ich wziąć, trafiały do domu starców. I wśród nich była, nie wiem czy jeszcze żyje, taka pani Danuta, która nie umiała nic. Poza jedną, oczywiście mówiła, kontaktowała, ale poza tym była zupełnie bezwładna. Umiała zrobić tylko jedną rzecz. Mianowicie umiała ręką przewrócić sobie stronę książki. O ile tę książkę odpowiednio jej położono na łóżku. I pomyślałem sobie, ta kobieta, która przeczytała tysiące książek, no bo co miała do innego do roboty, gdyby jej dać mikrofon, gdyby ją lekko przeszkolić, mogłaby nagrywać książki dla niewidomych albo jakieś audiobooki. Ale kto by o to się postarał? Ten mój Piotrek, gdyby nie internet, gdyby nie komputery, na których się nauczył na szczęście pisać, bo był sparaliżowany tutaj od kręgów piersiowych w dół, nie skończyłby studiów, nie nauczyłby się języków. Proszę, dzisiaj jest użyteczny, zwłaszcza na rzecz
osób niepełnosprawnych. Jeszcze legendarna już w tej chwili postać, znana w całym świecie, Niki Vujicic, ten, który się urodził bez rąk, bez nóg. Przecież historia tego człowieka jest niesamowita. Przeczytałem jego książki, zresztą 2 lata temu był we Wrocławiu, sam o tym opowiadał. Kiedy się urodził, jego matka już nie chciała z nim mieć kontaktu, a była położną. Więc wyobraźmy sobie, kiedy zobaczyła urodzone przez siebie dziecko, pierwsza reakcja była na nie. I kiedy ten chłopak, mając 9 czy 10 lat, uświadomił sobie, że nigdy już nie będzie miał nóg i rąk, postanowił skończyć z sobą. Poprosił, żeby go zostawili w łazience, w wannie. Chciał się po prostu odwrócić dnem do góry i udusić. Ale jakoś się opamiętał. Teraz, kiedy ma 40 kilka lat, kiedy ma żonę, 4 dzieci, kiedy ma firmę, kiedy jeździ jako coach po świecie, ile wniósł nadziei w życie ludzi. A co więcej, on powiedział, że gdyby był zdrowy, w życiu nie zajmowałby się ewangelizacją. I właśnie to jest to, o czym w tej chwili mówimy. Ta osoba z niepełnosprawnościami, jeżeli będzie miała odpowiednie otoczenie, właśnie tych 4, którzy umieli towarzyszyć, umieli odkryć jakiś talent, uwierzyli, że z tego człowieka coś można wydobyć, ta osoba może być szczęśliwa i uszczęśliwiać innych. I to nie my decydujemy o czyimś szczęściu. Jeszcze jeden przykład. Nie wziąłem tego filmu, zresztą w ogóle zrezygnowałem w końcu z mass mediów i tak dalej. Może kiedyś w innym razem. Jest taki film pod tytułem Maria. I to, co zobaczyłem na filmie, usłyszałem na realu, studiując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obok nas siedziała siostra zakonna, która posługuje w Laskach, czyli w zakładzie dla niewidomych. Napisała doktorat oparty o pomoc dziewczynie głuchociemnej. To wiecie, co to znaczy. Nie słyszy, nie widzi i nie mówi. I pokazywała nam swoją pracę. To, co potem widziałem w filmie o innej osobie, dlatego wiem, że to jest możliwe. Wyprowadziła tę osobę, przepraszam za wyrażenie, ze stanu zwierzęcego do pełni życia. Ona dalej nie widzi, nie słyszy, nie mówi, ale to nie znaczy, że niczego nie zrobi i nie pomoże innym. A ponadto, proszę Państwa, tu jest największy akcent, który chcę zauważyć. Jak bardzo zmienia to otoczenie. Jak bardzo zmieniają się ci, którzy posługują takim osobom. Ile razy my musielibyśmy się huknąć we własne piersi i powiedzieć, no to jeżeli ja mam 2 ręce, 2 nogi, umysł, oczy, to ja się będę tłumaczyć, że nie napisałem do nikogo listu, że nie mogłem odwiedzić chorego, to taki Niki Vujicic stanie przed nami i powie, ty się w życiu chyba nie spowiadałeś porządnie. Zresztą, dlaczego ja chętnie podejmuję ten temat? Bo ja jestem osobą z niepełnosprawnościami. Od początku słyszałem, nic z ciebie nie będzie. Mama, kiedy miałem 2 lata, usłyszała od swojej szwagierki, lepiej, żeby ci to umarło. W seminarium nie chcieli mnie przyjąć w Nysie. Przyjęli we Wrocławiu, ale też tak z duszą na ramieniu. To kwestia czasu, kiedy cię wyrzucimy. Dzisiaj stoję przed wami, 45. rok kapłaństwa. Znam swoje ograniczenia, ale też wiem, że nie wszystkie drogi są przede mną zamknięte. To, że nie będę miał prawa jazdy, no to chyba nie jest największe nieszczęście. To, że nie skoczę za Małyszem z Wielkiej Krokwi w Zakopanem, to chyba też niekoniecznie, prawda? A jak mnie biorą do telewizji, to kładę sobie karteczkę, proszę nie regulować odbiorników, ja tak wyglądam, no trudno się mówi, nie? Może będą bardziej słuchali tego, co powiem, niż przyglądali się buzi. I właśnie dlatego, kochani, o to chodzi. To jest ten punkt, który musimy zauważyć. Tylko zobaczcie, jaka jest trudność. Mianowicie wiecie, że mam kłopoty ze wzrokiem. Mam 1. grupę inwalidzką. Na ogół zgaduję mniej więcej więcej niż widzę. No i w każdym razie największą pomocą dla mnie byłoby to, gdy idę na spacer, że mogę kogoś wziąć za
za łokieć, nie? Czy pod rękę, czy za łokieć, czy za rękę, jakoś tak. No to teraz, proszę bardzo, pójdę z panią, no, ksiądz i kobieta, nie? Pozamiatane. Pójdę z panem, no jasne, jeszcze gorzej. A pójdę z dzieckiem, no to prosto do więzienia, nie? Patrzcie, gdzie myśmy doszli. I właśnie pokazuję wam na swoim przykładzie, że ja nie potrzebuję, żeby mnie na rękach nosić, ale czasem trzeba mnie poprowadzić za rękę. Scenka rodzajowa. Stoję na przejściu dla pieszych we Wrocławiu. Oczywiście nie ma świateł, więc na lewo, na prawo, jeszcze raz na lewo. No, stwierdzam, droga wolna, przechodzę. Nagle pisk opon, wyskakuje z samochodu wściekły kierowca. Ty baranie, nie widzisz? Nie widzę. No widzisz. Pogadaliśmy, nie? Właśnie o to chodzi. Dla niewidomego być oczami, dla chromego być nogami, dla niesłyszącego być słuchem. Czy to jest takie trudne? Ale właśnie do tego trzeba wyobraźni miłosierdzia. I znów w formie świadectwa mogę powiedzieć na chwałę naszej mamy, prostej kobiety, która szkoliła moje rodzeństwo. Wiecie, co im zrobiła? Zakleiła im jedno oko, a na drugie założyła na okularach jakąś taką mętną szybkę. I mówi, pochodź tak cały dzień. To będziesz wiedział, czego potrzebuje twój brat. A czasem trzeba było zrobić coś innego, że na przykład na wózku inwalidzkim usiadł zdrowy człowiek. Ja tak kleryków szkoliłem. Proszę bardzo, siądź na wózek i drugi niech z tobą pojedzie. Do kościoła, do sklepu, na pocztę, do tramwaju. To nie tylko bariery architektoniczne, ale także zobaczysz, ilu ludzi będzie na ciebie patrzyło wilkiem, ilu ludzi będzie to guczało tobie, ilu ludzi będzie miało dla ciebie w najlepszym wypadku litość. Czyli widzimy, że mamy tu bardzo obszerne pole do działania. I właśnie dlatego ta wyobraźnia miłosierdzia powinna nam takich ludzi wyszukać, bo oni wśród nas są. Proszę was, kiedy pierwszy raz po kolędzie poszedłem po wiosce, gdzie byłem proboszczem, nie uwierzycie, ja też bym nie uwierzył, gdybyście mnie to opowiadali. Znalazłem 20-letnią dziewczynę trzymaną w chlewiku, bo chora psychicznie. Wstyd było ją pokazać światu. I mamy szkoły dla takich osób. Mamy szkoły integracyjne. Nie, oni wiedzieli lepiej. Do chlewika. I właśnie dlatego uczulam was tutaj na to, że to milczenie nasze wobec takich osób będzie wzięcie na siebie odpowiedzialności za ich los. Bo co to jest szczęście? To jest to, że ja trafię na ludzi, którzy się mną nie zniechęcą, którzy podadzą mi rękę, którzy właśnie powiedzą, słuchaj, ty możesz więcej. Człowiek jest istotą niedokończoną. Wiecie, dlaczego zrobiłem doktorat? Mnie nikt nie gonił do tego. Nawet magisterki ode mnie nie chcieli. Ale właśnie mam taką lekarkę, od której chciałem znaleźć potwierdzenie, że ja w moim stanie nie muszę robić doktoratu, bo nikt ode mnie nie chce, nie jestem jakimś tam wykładowcą i tak dalej. A ona mówi, masz robić. Zrobiłem. Mam jakąś ogromną satysfakcję, a zrobiłem to jeszcze dlatego, że są takie drzwi, przez które się bez tego tytułu nie przejdzie. Są różni ludzie. Niektórym potrzeba dopiero tych dwóch literek przed nazwiskiem, żeby coś znaczyli dla kogoś. Choć tak naprawdę w życiu duchowym to może mieć zerowe znaczenie. Właśnie dlatego wam pokazuję te przykłady. Pomyślcie sobie, że dzięki naszej posłudze, naszym pieniądzom, sprzętowi, jaki uruchomimy, pomysłowości, naprawdę ci ludzie mogą żyć godnie aż do śmierci. I to o to chodzi. Godne życie aż do śmierci. Po to powstały hospicja na przykład. I tam, gdzie są hospicja, nikt nie mówi o eutanazji. My wiemy, że ten człowiek umrze, ale nie musi wyjść z bólu. Nie musi po prostu zwijać się tam gdzieś w kącie i chować przed światem.
No mam jeszcze jeden przykład. Mianowicie raz widziałem zafascynowanych księży w czasie wykładu, było to w Świdnicy, a wykład prowadziła pani doktor, która prowadzi hospicjum domowe w Wałbrzychu. Ona mówiła przez półtorej godziny do nas i okazało się, że księża wisieli jej na ustach, ja też. Ale co ona pokazała? Najpierw puściła kartkę, było nas 80 księży, ja miałem po niej wykład, więc puściła kartkę, na której było nabazgrane, ale to mało powiedzieć nabazgrane, to te litery były, no nie wiem skąd wydobyte, ale można było przeczytać taki napis: chcę umrzeć, zabijcie mnie. Okazało się, że przywieźli do hospicjum właśnie kobietę, która tak cierpiała, tak ją wszystko bolało, że miała tylko to jedno pragnienie: skończcie ze mną. A ponieważ była bezwładna, więc tę kredkę czy ołówek trzymała w zębach i dlatego te litery były takie koślawe. I kiedy nam o tym powiedziała, myśmy zobaczyli wszyscy ten zapis, posłała drugą kartkę. Druga kartka była napisana przez tę samą kobietę, również kredką trzymaną w zębach, ale na niej był następujący tekst: dlaczego ubraliście mi ten wstrętny zielony swetr? Bo na drugi dzień przestało ją boleć i ona zaczęła normalnie kontaktować i zwróciła uwagę, że ona, kobieta, w życiu by się tak nie ubrała. Popatrzcie, co to znaczy pozbawić człowieka bólu? I okazuje się, że to potrafimy w większości wypadków zrobić i to się temu choremu należy. Ale drodzy, to nie jest jeszcze wszystko, bo zostaje najwyższe piętro, mianowicie doprowadzić tego człowieka do zjednoczenia z Bogiem. I tu musimy się naprawdę huknąć we własne piersi. Już wam opowiadałem, jak to wyglądało w szpitalu, ilu ludzi potrafiło odrzucić możliwość spowiedzi Komunii Świętej, bo się bali, bo kojarzyli kapłana chodzącego po oddziale jako anioła śmierci. Przyjdzie ksiądz, to będzie koniec ze mną. I właśnie to jest grzech rodziny. Wrócę do mojego Mokrzeszowa, gdzie byłem tym proboszczem przez 6 lat. Ja tam przyszedłem w przedostatni dzień sierpnia. To pamiętam jak dziś. Więc ostatnia niedziela, 31 sierpnia, ogłoszenia na nowy miesiąc. Jestem drugi dzień w parafii, nikt mnie jeszcze nie zna. Mówię: kochani, w tym tygodniu wypada pierwszy piątek, chciałbym odwiedzić waszych chorych. Proszę ich zgłosić, podać adres, jakoś żebym tam do nich trafił w piątek. Nie zgłoszono nikogo. Nie zgłoszono nikogo we wrześniu, w październiku, listopadzie, w grudniu. Powiedziałem: słuchajcie, ja jeszcze takiej parafii nie widziałem, żeby było 1100 ludzi w parafii i wszyscy zdrowi jak rybki. Ale ja to sprawdzę. I poszedłem po kolędzie do wszystkich, bo potem chodziłem już na zaproszenia. Ale najpierw poszedłem do wszystkich. Znalazłem 24 chorych. Z każdym stoczyłem walkę. Każdemu trzeba było tłuc do głowy, dlaczego on ma przyjąć Pana Jezusa. Jedni mówili, że nie mogą mnie zaprosić, bo nie mają pieniędzy. Powiedziałem, że obrażają mnie. Ja nie rozmawiam o pieniądzach. Ja mówię o tym, żeby oni przyszli do spowiedzi, do Komunii Świętej, przyjęli sakrament chorych. Żadnych pieniędzy od was nie chcę. Nawet wam przyniosę, jeżeli będzie trzeba. Z każdym trzeba było stoczyć walkę. Bo mówi: ja się nie mam w co ubrać. No a w czym pani teraz jest? No w piżamie. No chory jest w piżamie, leży w łóżku, o co więcej mi chodzi? I proszę wyobrazić, z tych 24, jeden tylko zaparł się, że żadną miarą nie zgadza się, żebym go odwiedzał. No oczywiście uszanowałem to. Przy następnych wizytach duszpasterskich upominałem się o to, żeby jednak skruszał. I oto pewnego wieczoru przyszedł do mnie jego syn i mówi: przyszedłem zgłosić pogrzeb taty.
zorientowałem się, że chodzi właśnie o tego chorego, który nie chciał, żebym do niego przychodził, bo mówił, że on jeszcze przyjdzie. 20 lat siedział na wózku inwalidzkim, a drzwi domu były tak wąskie, że z pewnością o własnych siłach tym wózkiem by nie wyjechał, a chodzić nie mógł. I teraz pytam tego syna, proszę pana, dlaczego pan nie zaprosił mnie do taty, skoro umierał? A on mówi, nikt nie spodziewał się, że tato umrze. Popatrzyłem do kartoteki, miał 86 lat. No w tym wieku się nie umiera, bo śpiewamy 100 lat, nie? To jeszcze miał 14. Więc oczywiście objechałem gościa, ile wejdzie, i powiedziałem, człowieku, niech się pan zastanowi, coście wy najlepszego zrobili. My wierzymy w Boże miłosierdzie, ale dlaczego przez te kilka lat, jak ja tu byłem, nie udało się wam z nim porozmawiać albo zaprosić mnie tak, żebyśmy tego człowieka, który uważał się za wierzącego, przekonali do skorzystania z sakramentów świętych. I proszę braci, siostry, to nie jest tak, że chory człowiek do końca myśli logicznie, poprawnie. Znów własne moje doświadczenie. Po maturze wylądowałem w szpitalu i potem się zorientowałem, że mama przysłała do mnie księdza katechetę, którego bardzo lubiłem. Ale on, widząc 19-latka, nie ośmielił się powiedzieć, słuchaj, tutaj kostucha czeka nad twoim łóżkiem, wyspowiadaj się. A mnie do głowy nie przyszło, żeby wikarego ulubionego poprosić o spowiedź. Więc jednak ten pośrednik musi być. I to jest sprawdzian naszej wiary. Co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Proszę was, to musimy sobie naprawdę raz na zawsze w głowie ustawić. Musi nam na tym zależeć. Na razie jest tak, że większość naszych chorych, co o czym świadczą księgi parafialne, idzie na drugą stronę życia nieprzygotowana. Nie zaglądamy w rękawy miłosiernemu Ojcu. Wierzymy, że każdego chce zbawić, ale z drugiej strony odpowiedzialność na nas na pewno w tym względzie spoczywa. I to jest sprawdzian naszej dojrzałości. Kiedy odprowadzimy kogoś do szpitala, to też jest aktem miłości, bo kto nie był na SOR-ze, to nie wie, co się tam dzieje. Mój rekord na SOR-ze sprzed 2 lat to jest 16 godzin. Po 8 godzinach w szpitalu 40-lecia we Wrocławiu. Po 8 godzinach ktoś podszedł, zapytał, ile jeszcze ma czekać, bo 8 godzin już minęło i nic się nie dzieje. A pani mówi, no przecież nie musicie czekać, możecie iść do domu. Jeżeli zostawi się takiego chorego, wystraszonego, zwijającego się z bólu, głodnego, spragnionego na takim SOR-ze, to może lepiej go dobić od razu. Proszę was, jest problem. I teraz właśnie, jeżeli ten chory przyjdzie do szpitala, oczywiście zadbać o piżamę, o jedzenie, o picie, o co tam mu potrzeba, ale potem zobaczyć, gdzie jest kaplica, kiedy przychodzi ksiądz, jakie ma możliwości, może umie czytać, może trzeba go przygotować do spowiedzi, może zorientować się, dlaczego jest taki zawzięty, co go tak zraziło, żeby właśnie otworzyć mu drogę do sakramentów świętych. A więc popatrzcie, mamy bardzo konkretną realizację tego wezwania, gdy idzie o uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała, mianowicie chorych odwiedzać. I coś podobnego dotyczy także osób w podeszłym wieku. One znowu chcą się do końca rozwijać. One mogą więcej niż nam się wydaje, bylebyśmy umieli ich uszanować. Dzisiaj tego szacunku dla osób starszych nie ma. Popatrzcie, jak ciężko jest dostać miejsce w domu opieki. Ono się zwalnia dopiero wtedy, kiedy ktoś umrze. W takim normalnym, zwykłym domu, niekomercyjnym, czeka się na przyjęcie około 2 lat. Przecież kiedyś takie funkcje spełniała rodzina. Dzisiaj jesteśmy gotowi zapłacić, byle tylko zajął się ktoś inny, bo nam to komplikuje życie, bo my sobie nie poradzimy, bo to może być nieprzyjemny widok dla naszych dzieci czy wnuków,
kiedy patrzą, jak człowiek po prostu traci powoli siły i jak po prostu odchodzi. I wreszcie ten moment, kiedy mamy już koniec ziemskiej pielgrzymki, mianowicie śmierć. Proszę was, sytuacja znowu jest warta zastanowienia, dlatego że, tak jak powiedziałem na początku, mamy zmarłych w swoich rodzinach, w swoim sąsiedztwie, w gronie swoich przyjaciół, znajomych, koleżanek, kolegów ze szkoły i kiedyś my także pomrzemy. Powiedziałem już wam wczoraj, że rekolekcje są zawsze takim dniem przygotowania na własną śmierć. I pytanie brzmi, jeżeli ktoś z nas nie byłby gotów dzisiaj na odejście do wieczności, to jak on ma gwarancję, że będzie gotowy jutro? I to mnie zawsze zastanawiało, z jaką odwagą ludzie latami żyją bez łaski uświęcającej, bez spowiedzi, nie dadzą się namówić do spisania testamentu, nie pojednają się z bliźnimi, żyją w nienawiści, a czasem nawet odgrażają się, że do śmierci ci tego nie daruję, nie przebaczę. Ile trzeba mieć jakiegoś takiego, w cudzysłowie, złego samozaparcia, żeby właśnie tak myśleć? Jeśli nie jesteś gotowy dziś, czy będziesz gotowy jutro? I powtórzę tutaj pomysł świętego Jana Bosko, żeby każdy z nas jeden dzień w miesiącu przeżywał tak, jakby to był dzień ostatni. Wtedy na pewno śmierci nie będziemy się musieli bać, bo człowiek będzie na bieżąco ze wszystkimi sprawami. No i chwilę uwagi jeszcze poświęćmy zmarłym. Proszę was, mógłbym sypać tutaj znowu przykładami, jak wyglądają dzisiejsze pogrzeby. Jeszcze w małych miejscowościach, na wioskach, jeszcze są ludzie, którzy pilnują pewnej tradycji. Natomiast jeżeli idzie o wielkie miasta, to tam nie uwierzymy w majestat śmierci. Jest przedsiębiorstwo komunalne, które zatrudnia określonych ludzi, zresztą zarabiających niesamowite pieniądze na pogrzebach. Mnie jednak chodzi w tej chwili o to, co my potrafimy dać naszym zmarłym. Doświadczenie pogrzebów we Wrocławiu pozostawia we mnie najgorsze skojarzenia. Teraz, kiedy jestem w katedrze, w zasadzie rzadko chodzę na pogrzeby, no bo są wikariusze, więc awaryjnie, kiedy nie mogą, kiedy jest szkoła, ale to, co widzę, napawia mnie wielkim bólem. Zacznę jednak od pierwszego pogrzebu, który przyszło mi prowadzić w Szczawnie Zdroju. Tam był wtedy cmentarz komunalny, jest po dziś dzień zresztą na Konradowie. I msza święta za zmarłych odprawiana była w kościele parafialnym rano, a pogrzeb był po południu. I tak jak powiedziałem, był to pewnie pierwszy pogrzeb w moim kapłańskim życiu. Rano na mszy świętej pogrzebowej były dwie osoby. Dwie osoby. Do komunii świętej nie. Potem przyszedłem na pogrzeb. Nawet było może 20 osób. Nawet znaku krzyża nikt nie zrobił. Potem nie odpowiadali na żadne wezwania kapłana. Gadając ze sobą doszli do grobu. A ja świeżo upieczony ksiądz. Dzisiaj bym tak nie zrobił. Ale wtedy, zanim opuszczono trumnę do grobu, powiedziałem, jest taki zwyczaj, że ksiądz dziękuje uczestnikom pogrzebu. Dziękuję wszystkim, którzy temu zmarłemu człowiekowi za życia pomagali. Ja chcę skorzystać z tego zwyczaju i chcę złożyć wyrazy współczucia zmarłemu, że tacy ludzie go odprowadzili. Matko, co tam się działo? Krzyk, wrzask, pisk. Wreszcie wychodzi jakaś kobieta, taka elegancka, wyfiołkowana, w szpileczki i wszystkie atrybuty kobiecości nowoczesnej. I mówi, proszę pana, to myśmy zapłacili po to, żeby pan zrobił, co do pana należy. A co się pan nadszczepia? Zapytałem, ile pani zapłaciła? 50 zł. Wyjąłem z kieszeni, oddałem, poszedłem do domu. Dzisiaj bym tak nie zrobił. Dzisiaj robię inaczej. Mam świadomość, że bardzo wielu ludzi nie wie, po co przylazło na pogrzeb. I nie wie, co mieliby zrobić. I nie wie, w jaki sposób troszczyć się o zmarłych. I dlatego im to po prostu w zwykłej katechezie wykładam.
A o tym, że nie wiedzą, widać po każdym geście, po zachowaniu na mszy świętej, po tym, że niewielu albo wręcz nikt nie idzie do komunii świętej, po tym, że nie ma z kim śpiewać, nie ma z kim się modlić, a także po napisach, jakie umieszczane są na szarfach wieńców, czy ewentualnie nawet na nagrobkach. Klepsydry też wołają o pomstę do nieba, skoro autorami tych nekrologów są wierzący ludzie. Proszę kiedyś pod tym kątem na to spojrzeć. Czarny kolor, to po pierwsze. A gdzie nadzieja chrześcijańska? Niechby był fioletowy. Teraz dobrze, krzyż jasne, ale może bardziej Chrystus zmartwychwstały. Nieutulona rozpacz. Przecież to jest grzech przeciw Duchowi Świętemu. Co my potrafimy napisać na takiej klepsydrze? Co potrafimy zrobić na stypie? Jak potrafimy się ubrać na pogrzeb? Proszę was, to się dzisiaj gdzieś potraciło. Jeszcze kwestia kwiatów. Im większa pompa z tym pogrzebem, tym większe moje możliwości. Proszę bardzo, przykład z kolei ze Świebodzic. To co prawda nie moja parafia, ale tak się złożyło, że znajomy poprosił mnie do umierającego do szpitala w Świebodzicach. To był lekarz, ordynariusz tam jednego z oddziałów i zrobiłem co mogłem. Zaproszono mnie także na pogrzeb. Na ten pogrzeb przyszło na moje oko 500 osób, głównie z służby zdrowia. Ale to było tylko pożegnanie w tych Świebodzicach, bo pogrzeb sam był we Wrocławiu. I proszę wyobrazić, ci ludzie wszyscy przyszli z kwiatami, przyszli z wieńcami. To był luty, zima. Przewidzieli to organizatorzy, dlatego podstawiona była potężna ciężarówka z plandeką. No i po tym pożegnaniu te wszystkie kwiaty, wieńce wrzucono właśnie na ten samochód. No i domyślam się, że tam we Wrocławiu, czy ci ludzie, czy służba cmentarna usypała z tego kurhan na grobie. Co wy na to? Bo ja jestem załamany. Rozumiem, wdowa położy wiązankę kwiatów. Rozumiem, gdyby powiedzmy dzieci położyły wiązankę kwiatów. Ale taka hałda zielska w zimie, która zamarznie i po prostu będzie stanowiła problem dla gospodarza cmentarza, gdzie to wywalić wszystko. A przecież można inaczej. Przecież chociażby tam, w tym szpitalu, widziałem w czasie badania gastroskop, na którym była umieszczona tabliczka, że to jest fundacja tam wdzięcznego pacjenta za to, że zdrowy, żywy wyszedł ze szpitala. Nie można w ten sposób? Pamiętam pogrzeb naszego taty. Zostaje wdowa z czwórką małych dzieci i kwiaty wrzucane do grobu, wielka rozpacz. A może by tak tym dzieciom buty kupić? Może dać pieniądze na opał? Proszę was, to jest do przemyślenia dzisiaj. To jest do przemyślenia teraz, kiedy jesteśmy silni, zwarci, gotowi. Kiedy wiele rzeczy od nas zależy. Możemy pewne rzeczy przygotować, przemyśleć już teraz. I dobrych wzorów nie brakuje. Widziałem takie klepsydry, które ludzie tuż przed pogrzebem albo po pogrzebie kradli z płotu czy z tablicy ogłoszeń, bo byli poruszeni ich treścią, ich formą graficzną, ich kolorystyką nawet. Przecież dla chrześcijanina czym jest śmierć? To jest dzień narodzin dla nieba. I w końcu tam nad grobem znowu zdajemy egzamin z naszej wiary. To w sumie cały czas o to chodzi. I teraz popatrzcie, jeżeli tego nie będzie, to proszę dowiedzieć się na przykład, co się dzieje w Pradze czeskiej. Kilka lat temu ktoś mi powiedział, że tam na 10 zgonów w szpitalach zaledwie 3 osoby są pochowane, powiedzmy, w formie pogrzebu. 7 to jest kremacja zwłok i wspólna mogiła. Nawet nie trzeba na cmentarzu grobu.
Proszę bardzo, do Pragi nie tak daleko. Jedni chcą rozsypać prochy, ci do rzeki wsypać, ci do morza, ci w ogródku zakopać. Inni robią z tego jakiś medalion i gdzieś tam w domu leży. My mamy swoją kulturę. Tylko jeżeli nie będziemy jej rozumieli, jeżeli nie przekażemy jej dzieciom, no właśnie, przekażemy dzieciom, no to może jeszcze obrazeczek. Sępolno, Wrocław Sępolno, mądrzy ludzie, wykształceni ludzie. Prowadziłem pogrzeb jako wikariusz tamtej parafii. Owszem, był sierpień, było bardzo gorąco, no w końcu ze względu na sutannę coś na ten temat wiem. I przyszła pani, jak się okazuje, babcia z wnusią. Ile miała lat babcia, nie wiem, no ale powiedzmy około 50 może, a wnusia lat 5. Babcia przyszła ubrana w białą firankę, jeszcze rzadszą niż ta, co tu wisi, a wnusia była w majteczkach. Na pogrzeb. Poprosiłem, żeby się wyniosły czym prędzej. Wyniosły się do proboszcza, księdza Stanisława Pikula. Na szczęście pogonił jeszcze prędzej niż ja. Ale wielu ludzi już tego nie rozumie. Wielu ludzi już nie ma z żadnego wyczucia. To zresztą widzimy po strojach w kościele. Bo ciepło. No to w klapkach, to w sortach. A co tam? Przecież my tutaj za Pan Brat z Panem Bogiem. I na to patrzą dzieci. Czego się nauczą kiedyś? Drugie, co zauważam, dzieci nie bierze się na pogrzeby. Świetnie. Tylko te dzieci grają w zabijanie Niemców wirtualnie na ekranach, widzą mrożące w krew w żyłach sceny na filmach, w bajkach nawet, tylko na pogrzeb dziadusia, babci nie, bo to będzie za mocna emocja. Przepraszam bardzo. Coś tu chyba nie gra. No i jeszcze zachowanie na pogrzebie. Też pamiętam taką scenę z Krakowa tym razem. Umarł mąż mojej kuzynki. I przyjechałem na ten pogrzeb. To była szycha tam w mieście. On był dyrektorem MPK w Krakowie. No więc na pewno istota bardzo znacząca. I okazało się, że na ten pogrzeb przyszło bardzo dużo ludzi. Może nawet więcej niż 1000. Ale pogrzeb odbywał się w małej kaplicy, czyli większość była na zewnątrz. Wszedłem do tej kaplicy, tam niedaleko trumny zacząłem ubierać się do mszy świętej i oto przychodzi znajoma tej mojej kuzynki Zosi. Otwarta trumna, ciało zmarłego, a ta koleżanka przychodzi i mówi: dzień dobry Zosiu, co słychać u ciebie? Na to Zosia: no właśnie, mąż mi umarł. Ja nie wiem, jak się opanowałem, że tam nie wrzuciłem wiązanki. Ale czy ta kobieta ma świadomość, co na sobą zareprezentowała? I dlatego, drodzy, proszę pomyśleć, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że jeżeli szykujemy się do chrztu, do pierwszej komunii świętej, do spowiedzi świętej, do mszy świętej, do ślubu, do pogrzebu, do bierzmowania. Pierwsza katecheza. Co tam się dzieje? Dlaczego tam jesteśmy? Co ty tu robisz, człowieku? Co należy do chrzestnego? Co należy do narzeczonych i tak dalej? Bo w przeciwnym wypadku po prostu będzie to zorganizowana obraza boska. I mało tego, że nie pomożemy temu zmarłemu, to jeszcze będziemy mieli dodatkowe grzechy. To zresztą widać na uroczystości wszystkich świętych, które tak celebrujemy w naszej ojczyźnie. Na przykład jest niedziela, a nawet każdy inny dzień, przecież to jest święto nakazane. Na cmentarzu tysiące ludzi, których nie ma na mszy świętej, bo oni przyszli na groby. Problem, czy będzie mróz, czy trzeba ubrać już futerko, czy nie ukradną kwiatków. A odpust za zmarłych, kto to wie, o co chodzi tutaj. I dlatego, drodzy, tak bardzo jest ważna nasza świadomość. Hasło tych rekolekcji to jest budowanie kościoła domowego. Kościół domowy nie ucieknie od tego tematu. Co jakiś czas dotrze do nas komunikat, do śmierci kogoś bliskiego. I to jest temat, żebyśmy po prostu
nie uciekli wtedy od niego, tylko przygotowali się. Polecałem im swego czasu, niektórzy byli na tej konferencji tam we Wrocławiu, rytuał rodzinny. Warto mieć takie książki, które pokazują, jak się to robi, jak to wykorzystać. Właśnie, bo mamy prawo nie wiedzieć, jak pobłogosławić na przykład narzeczonych, gdy zaręczyny są, jak wygląda błogosławieństwo prymicyjne rodziców, czy błogosławieństwo nowożeńców. Możemy nie wiedzieć, może nam nie pokazali, może nie mieliśmy tyle szczęścia, ale umiemy czytać, a nawet pisać. I wobec tego właśnie mieć taki podręcznik, który w danej sytuacji pozwoli nam po prostu zachować się jak należy. Powiedziałem na początku, temat trudny. Sami go wybraliście. Temat niedokończony. Temat, który domaga się refleksji. I była propozycja ewentualnie, że możecie stawiać pytania, mogę próbować odpowiadać, proszę bardzo, jeżeli chcecie. Ale ja bym bardziej proponował, żeby teraz te 14 minut wykorzystać na przerwę i o 20 zapraszam tutaj kobiety na naszą konferencję. Dziękuję za cierpliwość.